Hej, pokażę Wam dziś dwa sposoby na to, jak zrobić ciasteczka z modeliny. Tak więc do rzeczy. Będziemy potrzebować modelinę. Na bazę ciasteczka polecam kolor beżowy ze Skulpi albo jakikolwiek inny kolor, który imituje kolor ciasteczek. I jako kolor czekolady polecam Fimo kolor 76. Jeśli używacie innej modeliny, postarajcie się dobrać kolor tak, aby imitował kolor ciasteczek najbardziej. Następnie będziemy potrzebować folii aluminiowej i wykałaczki lub coś z podobną końcówką do wykałaczki. Będzie nam to potrzebne, aby nadać teksturę naszym ciasteczkom. Następnie potrzebujemy suchych pasteli lub cieni do powiek, aby pocieniować naszą modelinę. I potrzebujemy również pędzelka, szpilek lub gwoździ, jeśli chcemy z nich zrobić czarce, oraz potrzebujemy obcęgi. Gdy wszystko mamy już gotowe, rozrabiamy naszą modelinę i formujemy z niej kulki, które następnie rozpłaszczamy. Następnie nadajemy teksturę, dociskając lekko folią aluminiową na powierzchni naszego ciasteczka. I pierwsze ciasteczko jest już gotowe. Następnie robimy to samo z drugim, jednak zamiast nadać teksturę folią aluminiową, używamy naszej wykałaczki i robimy krzyżyki na powierzchni całego ciasteczka. Gdy nasze ciasteczka są już gotowe, używamy naszych suchych pasteli lub cieni do oczu, aby nadać naszym ciasteczkom realistycznego wyglądu. Pastele, które ja użyłam, były lekko za ciemne. Proponuję dodać lekko żółtego lub pomarańczowego do naszego brązowego koloru, aby uzyskać idealny kolor cieniowania. Następnie formujemy małe kuleczki z czekoladowej modeliny i lekko je spłaszczamy. Umieszczamy je na naszych ciasteczkach, aby imitowały kawałki czekolady. Umieszczamy tyle kawałków czekolady, ile uznamy za stosowne. Następnie, jeśli chcemy, aby nasze ciasteczka były czarncami lub zrobić z nich naszyjnik lub kolczyki, bierzemy nasze szpilki lub gwoździe i wbijamy je delikatnie w naszą modelinę. I gotowe ciasteczka są gotowe do pieczenia lub gotowania. Dziękuję za oglądanie i jeśli macie jakieś propozycje, jeśli chodzi o następne filmiki, proszę zostawcie je w komentarzach.